szkołę? A co to jest szkoła? Ja już nie pamiętam. Nie, żartuję oczywiście. Szkoła dla mnie zawsze była fajnym miejscem, gdzie mogłem spotkać kolegów, ponieważ chodziłem do szkoły, gdzie przeważali chłopcy. Była jedna dziewczynka, taka rodzynka w naszej klasie. Szkołę wspominam bardzo fajnie, bo zawsze się coś działo. Mój wychowawca, pan Zbigniew Grochowski, z którym mam do dzisiaj kontakt, super facet. Szkołę wspominam tak, że bardzo dobrze pamiętam dzwonek na przerwę. Pamiętam i uwielbiałam jeść obiady w szkole. Teraz dzieci tego nie cierpią i w ogóle nie chcą chodzić na obiady, a ja kiedyś naprawdę uwielbiałam chodzić na te obiady. Czego nienawidziłam? No nienawidziłam jedynek i nienawidziłam uwag, jak dostawałam do dzienniczka i musiałam zanieść to rodzicom. No a zdarzało się i takie, mimo tego, że nie byłam najgorszą uczennicą, ale potrafiłam tupnąć nogą i powiedzieć, że czegoś nie zrobię. Ulubiony przedmiot to były zajęcia praktyczno-techniczne, co mi zostało do dzisiaj, ponieważ do dnia dzisiejszego majsterkuję i ktoś mi tam zawsze oceny stawia za to majsterkowanie. Uwielbiałam WF, absolutnie najbardziej chyba na świecie uwielbiałam WF i żeby było śmiesznie, to też lubiłam matematykę. I z matmy bardzo dobre oceny miałam jakoś, dlatego jestem księgową w ogóle chyba. Dlatego zostałam obsadzona w roli po warunkach, czyli wiedzieli, że dobrze matma mi szła całe życie i dlatego jestem księgową. Najgorszym przedmiotem, jaki był dla mnie, to był język niemiecki, którego próbowali mnie nauczyć. I nauczyłem się tylko Ich geboren Volkswagen, meine Vater ist Motor, meine Mutter ist Pasek Klimowy Verstein i dlatego zostałem mechanikiem. Znaczy powiem tak, ja nie lubiłam języka niemieckiego uczyć się. Lubiłam angielski, miałam francuski, ale nie lubiłam niemieckiego. Nie wiem, z czego to wynikało. Jakoś dla mnie był taki hardy, nieprzyjazny ten język i się strasznie mocno broniłam. Tak naprawdę ja założyłam z góry, że ja nie chcę się nauczyć tego języka, że on jest za jakiś taki... No i to nie powiem po polsku, ale za niemiecki i po prostu broniłam się, żeby nie chodzić, nie chciałam się go uczyć, więc pamiętam, no niemieckiego nie wspominam dobrze, ale nauczyłam się taką, nauczyłam się takiego wierszyka Rotko Psiena, czyli czerwonego kapturka i tyle pamiętam z niemieckiego i Auf Wiedersehen.